Początki kapizmu, kierunku w malarstwie zwanego inaczej koloryzmem, sięgają 1924 roku, kiedy to grupa ówczesnych studentów krakowskiej ESP chciała zebrać pieniądze na wyjazd do Paryża celem poszerzenia swojej wiedzy artystycznej. Założyła tzw. Komitet Paryski. Ojcem założycielem i duchowym przewodnikiem grupy kapistów, którzy w 1924 roku wyjechali na studia do Paryża, był Józef Pankiewicz. Artysta doskonale był zaznajomiony z realiami życia paryskiej bohemy i był świetnym przewodnikiem po paryskich galeriach dla grupy studentów, która w 1924 roku wyjechała, aby studiować realia artystycznej bohemy stolicy Francji. Od skrótu KP pochodzi właśnie nazwa tego nurtu w polskim malarstwie. Tworzyli go m.in. Zygmunt Waliszewski, Jan Cybis, Józef Czapski, Hanna Rudzka-Cybisowa i Artur Nach-Samborski. Po 100 latach od pojawienia się Komitetu Paryskiego przypominamy o fenomenie tej grupy i jej niewątpliwym wpływie na polską sztukę powojenną. Pankiewicz skierował kroki młodych adeptów w stronę impresjonistów, malarstwa Cezanna, Pierre'a Bonarda, osiągnięć postimpresjonistów. Co ważne, Pankiewicz i młodzi artyści nie chcieli kopiować osiągnięć impresjonistów czy Bonarda. Chcieli stworzyć coś zupełnie własnego, niezależny styl, według którego będą mogli poczuć się niezależni, poczuć się nowocześni, poczuć się naprawdę Europejczykami. Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym punktem odniesienia stał się dla kolorystów sposób budowania bryły kolorem zaczerpnięty od Cezanna. Najbliższy oczom punkt, zarazem najjaśniejszy, był miejscem nie załamanym jeszcze kolorytem innych elementów kompozycji. Im bardziej oddalone w perspektywie były elementy, tym mocniej koloryt lokalny ulegał zatarciu. Wzbogacał się o refleksy barw pobocznych przedmiotów. Te stopniowe jego przemiany modelowały bryłowatość i przestrzeń. Niewątpliwie wpływem kolorystów było skupienie artystów działających po wojnie na czysto malarskich problemach. Dotyczy to też prac abstrakcyjnych, które wychodziły od analizy struktury wewnętrznej obrazu. Zmieniające się tendencje wyznaczające nowe rejony polskiego malarstwa współczesnego zaowocowały pojawieniem się wielu twórców zorientowanych na zagadnienia kolorystycznej abstrakcji. Tradycje malarstwa w duchu koloryzmu potrafią być nieoczywiste. Bardzo często obrazy, które czerpią z tej tradycji, bardzo odchodzą od swoich pierwotnych założeń. Tak było w przypadku twórczości Stefana Gierowskiego. Artysta związany mocno z kolorystami, uczeń Zbigniewa Pronaszki, przyjaciel Jana Cybisa, bardzo szybko wypracował swoją niezależną, własną metodę twórczą właśnie w oparciu o założenia przedwojennego koloryzmu. Jego kompozycję charakteryzuje świetlistość, charakterystyczna też matowość powierzchni, również oczywiście zabawa plamą barwną. Dla Gierowskiego abstrakcja czy malarstwo nieprzedstawiające, ponieważ Gierowski odchodził od terminu abstrakcja, była formą wyrazu niezależności, autonomiczności dzieła sztuki. Jest to kolejny punkt styczny z tradycją malarstwa przedwojennego, malarstwa w duchu koloryzmu. Gierowski, podobnie jak koloryści, próbował stworzyć formę, która daje wyraz jego własnym poszukiwaniom. Formy, która umieszcza jego twórczość na mapie artystycznych dokonań jego generacji. Bardzo ważne dla rozwoju prądu kolorystycznego w Polsce były historie kobiet artystek, które tworzyły w tym duchu. Malarstwo, które stawia na jakość warsztatu, malarstwo niekontrowersyjne, pozwalało wielu artystkom piąć się po szczeblach kariery. Najlepszym przykładem jest tutaj Hanna Rudzka-Cybis, która po wojnie została pierwszą profesorką na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Na tradycję koloryzmu składają się tak naprawdę aż 4 pokolenia polskich twórców. Mowa tutaj oczywiście o pierwotnej grupie artystów, która wyjechała do Paryża w 1924 roku. Następnie mamy grupę ich uczniów, którzy zaludnili Akademię Sztuk Pięknych zaraz po wojnie, stali się profesorami i wykształcili trzecią grupę, trzecią generację artystów. Trzecia generacja albo decydowała się kontynuować tradycję koloryzmu, albo w sposób kreatywny i nieraz buntowniczy kompletnie z nią zerwać. Ostatnią grupą są artyści tworzący do dzisiaj, którzy już w bardzo odległy sposób nawiązują do tego, co osiągnęli młodzi artyści wyjeżdżający do Paryża. Obraz bez tytułu Aleksandry Jachtomy z 2016 roku stanowi pewną symboliczną klamrę, która spina prawie 100 lat doświadczeń polskich artystów tworzących w duchu koloryzmu. Możemy doszukiwać się połączeń między osiągnięciami Józefa Pankiewicza i artystów związanych z Komitetem Paryskim, a działalnością tej artystki. Jej obrazy to wysmakowane studia kolorystyczne. Swoją twórczość poświęciła poszukiwaniom istoty koloru oraz światła.